Śpiewaj Panu, śpiewaj! Słuchajcie, już jest niedziela. To taka właśnie niedzielna piosenka była na koniec. Wszystkie intencje i modły zostaną wrócone w tej piosence, tak? Dzięki bardzo. Śpiewaj Panu. Słucham? Dzięki wielki Marcin. Śpiewaj Panu. Czas antenowy nam dobiega końca powoli. O. Chcieliśmy bardzo podziękować wykonawcom. Brawo! Gabi Gunia i Marcin Piotrowski. A jednocześnie chciałbym, żeby chociaż dwa słowa powiedział człowiek, który, dzięki któremu tu jesteśmy. Donat Kamiński, właściciel klubu Pieśniarze. No, dziękuję bardzo, Sławku, że tutaj zaszczyciłeś nas swoją obecnością z kochanym Radiem Wnet. Coś, co było mało prawdopodobne na początku, okazało się rzeczywistością. I drodzy słuchacze, dziękujemy wszystkim tym, którzy nam dzisiaj pomogli, w tym technicznie, między innymi też Dawidowi Gębali. Natomiast chciałbym podziękować też wszystkim tym, którzy tu przybyli tak licznie. I w związku z tym, że za tydzień kolejne spotkanie i kolejny koncert i kolejna lista przebojów, głosujcie. I oczywiście nie głosujcie tylko na Marcina Piotrowskiego, gdyż o to bardzo prosił. Proszę nie głosować. A ja, skoro artystę do niczego nie mogę zmusić, a tym bardziej, jeżeli nie chcę być popularny, no to... Nie przyszedłem tu być popularny. Dziękuję ogromnie wszystkim, którzy byli dzisiaj z nami i wysłuchali listy przebojów. Gratuluję zwycięzcom. Dziękuję Frankowi Żyle, który był realizatorem w Warszawie, i dziękuję przede wszystkim Krzysztofowi Skowrońskiemu, naszemu prezesowi, który doprowadził do tego, że to dzisiejsze spotkanie zainaugurowało cykl, który będzie ozdobą tego miasta, wierzę w to. A z Donatem Kamińskim spotkamy się prawdopodobnie wkrótce, no, podczas audycji, jednej z audycji Radia Wnet, gdyż takie rozmowy już prowadziliśmy wstępnie. Dziękuję jeszcze raz ogromnie i wielkie brawa dla wszystkich, którzy przyczynili do tego, że...